Sztuczna inteligencja i wojny informatyczne. Nie tylko o tym w Monachium oczywiście dyskutują najważniejsi ludzie świata. U nas w rodzinie. O konferencji poprzedzającej ekonomiczne forum Davos opowie nasz dziennikarz Adam Grzeczewski. Szef Microsoftu Satya Nadella i prezes Airbusa Tom Enders, unijny komisarz Günther Oettinger, ale też BMW z zespołu APA. Ta mieszanka wielkich nazwisk cyberświata i świata analogowego, który informatyczne rozwiązania wykorzystuje, na 3 dni zjechała do stolicy Bawarii, by rozmawiać choćby o tym, czy na ogromne zainteresowanie możliwościami cyfrowymi rządy powinny odpowiadać botami, czyli programami, które automatycznie będą m.in. załatwiać sprawy patentów. Dziś już też rozwinięty został temat redukcji zatrudnienia, jeśli na większą skalę zacznie działać autonomiczne prowadzenie samochodów. Niedzielną część konferencji kończą wskazówki, jak przygotować się na erę robotów. Większość chłopców z Monachium przeniesie się do Davos, bo nie ma gospodarki bez informatyki. A my w Faktach za godzinę wrócimy do rozmowy z Denisem Urubką. Co u światowej słowety malajsta mówi o Andrzeju Bargielu, który po 17 latach odebrał mu czasowy rekord zdobycia śnieżnej pantery. Usłyszycie o 19. Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Nie wiem, jak jest w tej chwili na zewnątrz, bo dawno nie byłem, ale z tego co wiem, ludzie mówią, to jest gorące, jest fajnie, bo od dzisiaj ta atmosfera wygrał po raz kolejny Kevin Stone. Dzieci biegają, impreza trwa. A ja powiem o tym, że jutro w ciągu dnia temperatura od minus 5 stopni w Zakopanem, przez minus 3 w Rzeszowie, aż po 0 stopni w Szczecinie. No właśnie, a tutaj trwa wielki finał 27 urodzin RMF FM. Tak oto wygląda Zieleniec.